Dobra, mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze setupowane wszystko, że będą mi się pokazywały, że będziecie mi się pokazywali, w jakiej ilości tutaj jesteście na live'ie. Ok, wszystko jest C. Możemy zaczynać ponownie. Czy nie będzie się pokazywało nam, ile mamy serduszek, ile jest osób tutaj na live'ie? Mam nadzieję, że dołączycie w końcu do mnie, że te problemy z TikTokiem się zakończą, bo na razie widzę tutaj 0 osób. Jest jedna osoba. Jest, udało się. Jest, elegancko. Dzięki wielkie, że jesteście. Siema Kuba. Elo, elo, cześć, cześć, cześć. Witaj serdecznie. Jeżeli jesteś pierwszy, zaczynamy. Zaczynamy naszego live'a. Siema Kuba, elo, cześć. Jeżeli wiesz i czytałeś, zapisałeś się na live'a, to wiesz o tym, że dzisiaj składamy skór kościelca, czyli tego gościa, który tutaj stoi u mnie na górze na półce. Witam cię serdecznie. Ułożyliśmy wczoraj. Tyle ułożyliśmy wczoraj, więc siema DVX. Siema, siema, elo, elo, cześć. Tak samo byliśmy na której stronie instrukcji, więc ja już tutaj otwieram instrukcję, jeżeli chodzi o skór kościelca. Mam nadzieję, że dziś ułożymy go troszkę więcej. Jest, mam naklejkę. Dzisiaj otwieramy szósty woreczek. Siemanko Oskar, cześć, cześć, cześć Oskar. Siema Gabriel, elo, elo. Ragnarok, elo, cześć. Siemanko, jest Ragnarok, czyli muziomeczek od Fortnite'a. Mnie wczoraj niestety nie było spokojnie, ale ułożyliśmy tyle, więc nie ma co pakać. Cześć Patrycja, elo, cześć. Siema, siema, cześć. Wbijajcie śmiało. Na live rozgoście się wygodnie, zróbcie sobie jakiś popcorn czy cokolwiek innego. Ja tutaj postaram się namierzyć, by się trochę pomerdoliły z tego opakowania. 13, 12, 11, 10, 15, 12, 13, 14, 15. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Mamy wszystkie woreczki dzisiaj. Ło, cześć, Czesio! Siema, siema! O kurczę, kto tutaj dotarł? Monkey Fortnite, siema! Siema, Monkey Fortnite! Cześć, Misiek! Cześć, cześć! Witaj serdecznie! Siema, Kuba! Elo, Michu Sigma! Elo, cześć, cześć, cześć! No dobra. No to tak jak i wcześniej. Mam nadzieję, że muzyka jest słyszalna. Niestety nie mogę dodać na YouTube'a przez to, że używam muzyki tutaj na naszych live'ach. Siema, dawaj na sanki. Elo Panda, cześć Dawid Sanki. Czy ja czekam na Halloween? Oczywiście, że oczekuję Halloween. Niezmiernie oczekuję Halloween. Słuchajcie, otwieram szósty woreczek. Może damy sobie jeszcze takie 5 minut na ogarnięcie. Dzięki wielkie Natan za udostępnienie live'a. Siema Stosik, elo bro. Siemka, siemka, siemka. Siemanko mordeczko. Właśnie, kiedy będzie Fortnite? No na razie pracuję na tym, żeby mieć komputer jakiś Fortnite, do grania w Fortnite'a, ale spokojnie. A czy jutro będzie? Muszę was zasmucić, że jutro prawdopodobnie nie będzie live'u. Z tego powodu, że ja jutro w nocy, w sumie w dzień, będę wyjeżdżał do Katowic na otwarcie sklepu Lego. Jeżeli jesteście z Katowic i nie wiecie jeszcze, to otwarcie sklepu Lego będzie w ten czwartek. Siema Karina, siema Wiktor, cześć Gabriel. Ninja Bam! Siema, elo, elo, cześć, cześć, cześć. Witam was wszystkich serdecznie. O! Jakiś kocyk się tu zawieruszył. Ha! Później by go brakowało. Dobra. Mamy skór kościelca, czyli jeden z najnowszych secików i najfajniejszych, może nie najfajniejszych, ale jeden z dwóch fajnych mega turbo setów z Fortnite. Co to za koszulka? Cyberpunka. No niestety taką miałem ubraną. Siema Jakub, elo, elo, Ninja Bam. Co buduję? Buduję tego skór kościelca, który stoi tutaj u góry. Możesz go zobaczyć na regale. Heja mały lodzik, siemano Rockstar Wojciech LN4. No to jest świetny secik. Jak coś, to pamiętajcie, możecie w komentarzu napisać, że ten skór kościelec sobie tutaj u góry, że tego właśnie gościa tutaj składamy. Nie wiem, czy widzieliście. Ten skin skórka jest pewnie świetny. Jest jakaś ankieta, pewnie ankieta wpadła. Wpadła ankieta z Discordem. Siema Jakub, elo elo. Siema, pamiętasz z mamą? Co, Tymon? Siema Tymon, elo. Który Tymon? Jaki Tymon? Jaka mama? O co chodzi? Dobra, mamy szósty woreczek. Ja zestawy Lego Fortnite będą na półce na zawsze. Wiktor, na pewno będzie banan i na pewno będzie na zawsze. Będę chciał, żeby był banan, zobaczymy, jak będą się mieściły. Tak, buduję banana. Mamy zbudowane jedną nogę szkieleta, jedną nogę normalną. Wczoraj tyle zbudowaliśmy na dobrej nocy z majstrem. Więc elegancko. Ja, mały lodzik też będziesz? Nieźle. No to widzimy się za 3 dni. Buduję banana, dokładnie. Do tego banana mamy dobudowaną taką giwerę, czyli to, co trzyma w ręku. Dziwne to trochę. Jest też jedna naklejka w całym secie. To jest jedna naklejka w całym secie, która jest. No dobra.
Ja mam tak, jesteśmy na szóstym woreczku, jest to 69 strona instrukcji. Instrukcja jest taka grubaśna, wygląda w taki sposób ta instrukcja. Jest to 69 strona, mamy 200 stron ponad. Ten kill-off jest fajny, albo to jest kill-off, właśnie, bo to jest kill-off fortnite'owy. Racja, Rachel. Okej, ja nie będę przedłużał. Dzięki, że jesteście na dobrej nocy. Z Majstem. Hej Łuki, Prusz pozdrawia. A kto to jest? A, Aga. Siema, elo, mordeczko. O nie. Naprawdę? No nie. Wczoraj mieliśmy jakąś normalną muzę, jakiś normalny profil się trafił taki, gdzie leciała normalnie muza. Siemka, ile kosztuje ten banan? 440 zł bez grosza kosztuje ten banan. 440 bez jednego grosika. Cyk. Pozdro dla Pruszcza as well. Tak. Nie przeżyję, jak tutaj będą leciały ekrany. No to nie przeżyję tego. Właśnie, otrzymało. Dzięki wielkie za gifcika. Siema Wera kochanego. Cześć. Siema Werka. Elo, elo. Będą leciały ekrany. No to nie przeżyję tego. Właśnie, otrzymało. Dzięki wielkie za gifcika. Siema Wera kochanego. Cześć. Siema Werka. Elo, elo. Siemaneczko, cześć, witajcie na dobrej nocce z majstrem. Ja nazywam się Łukasz Górecki, jestem zwycięzcą drugiej edycji programu LEGO Masters. Jeżeli nie wiecie jeszcze, czym jest program LEGO Masters, wow, makapaka, dzięki wielkie za obserwacje. Serduchu dla ciebie. Siema, kto? Vera, dobra, jest. Siema, Scar, why not? Elo. Nie pamiętam, jaką masz ksywę, Scar, why not? Musisz mi przypomnieć, niestety. Albo stety. To nie, to będzie ten, skór kościelec. Cyk. Bardziej opłaca się kupić tego banana czy busa? One są w takiej samej cenie. Dziękuję bardzo Laligi za fajną koszulkę. Dzięki, Skarajonot. No siema. Kalmarus. A, Kalmarus, okej. Okay. Oh my god. Czy ty grałeś ze mną w Kalmarus Fortnite'a? Ty jesteś tym takim dobrym ziomkiem Fortnite'a, jeżeli dobrze pamiętam, czy nie? Jesteś Wiktor na moim Discordzie? Nice. Zapraszam was, jeżeli ankieta jest do Discorda, w ankiecie jest link do naszego Discorda, tylko i wyłącznie na zaproszenie. Tam trwa już Halloweenowy konkurs, w którym wygracie unikalny secik z Halloween. Jeszcze secik nie był prezentowany, ale już niedługo wiceprezes Discorda pokaże wam i zaprezentuje ten secik Halloweenowy. Mam nadzieję, że to zrobi. Prosił mnie o to. Dawno go nie było też na moich live'ach, ale zobaczymy. Może wpadnie na live'ika. Tak. O, leci. To chyba trzeba dołączyć. No to ja bym zachęcał was do dołączenia ogólnie. To nie jest tak, że dołączycie i wygracie. Musicie też coś zbudować, bo chyba o to w tym chodzi, że musicie na płytce 16x16 zbudować swojego świątecznego, halloweenowego builda. Łojejku, Eminem, dziękuję bardzo za 3 łyżeczki. Serduchu dla ciebie. Chodzi o tą dynię? Czy chodzi o tą dynię, która tutaj u góry? Bardziej unikalny set jest do ogarnięcia. Dobra, dwa razy mam zbudować coś takiego. Zbudowałem coś takiego jeden raz, teraz muszę zwertować to i jeszcze raz to zbudować. Ok, budujemy. Ja postaram się tak lekko, szybko budować, taki speed building robić. I tyle. Słuchajcie, a nie wiem, czy widzieliście, jest już najnowsza gazetka z Blue Ocean w sklepach dostępna. Ja zbudowałem ta interceptora. Widzieliście mój najnowszy filmik na TikToku, czy nie? Bo jeszcze nie zdążyłem go opublikować nigdzie indziej. Więc możecie sobie wbić i zobaczyć na TikToku mój najnowszy filmik, który jest z ta interceptorem. Czy jesteś fanem Cyberpunka? Oczywiście, że jestem fanem Cyberpunka. Cyberpunka i ogólnie ja staram się budować od bardzo długiego czasu, znaleźć ten moment, kiedy będę mógł w końcu zbudować buildy z Cyberpunka. Pokażę ten set, który set mam pokazać. Siema blade, byłem wczoraj. Eje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 j. Java Evok, siema. Steście Oki, siema, elo. Frucio, siema, cześć mordeczko. Siadaj wygodnie, rozsiądź się. Live jest przewidziane do godziny 22. Pamiętajcie o tym, żeby zarezerwować sobie tyle czasu. Może się trochę przedłużyć, a możemy też skończyć. Znaczy, nie skończymy wcześniej, ale raczej może się przedłużyć troszkę. Jak to zawsze live u majstra. Bardzo fajnie się siedzi, w miłej atmosferze, więc czasem się nam przedłużają te live'y. Ten Halloweenowy. Jeżeli chodzi o to, jaki jest set do wygrania na Discordzie, to musisz być na Discord. Też musicie na Discordzie sami sobie zobaczyć, bo to jest Discord, którego ja jestem z właścicielem, a zarządcą jest Olaf.
czyli Olo. Taki gość, możecie go znaleźć na Instagramie, możecie go znaleźć, możecie go znaleźć na TikToku. Olaf ogólnie poprosił mnie kiedyś, dawno, dawno temu, historyczna taka sprawa. Mówi do mnie, Łuki, czy nie moglibyśmy założyć jakiegoś Discorda, żeby gromadzić tam super turbo fanów, bo chciałbym się z nimi wymieniać wiedzą na temat budowania, sam mam też dużą wiedzę i chciałbym się tą wiedzą dzielić. Ja mówię, Olo, świetny pomysł, ale czy będziesz jego administratorem? No i Olo jest administratorem po dzisiejszy dzień i zarządza tam, tworzy dla was niesamowitą, piękną przestrzeń na tym Discordzie. Siema Bargacz, elo, elo, cześć, cześć, cześć. Cześć Peter, siemka, dzięki Frucio za obserwację. Dzięki, dzięki. Hejo, hejo. To prawda, że ma nie być już LEGO Masters w Polsce? Właśnie kręcą obecnie, tak mi się wydaje, że kręcą obecnie, albo już montują LEGO Masters 5. edycję. No nie, dobra, wiecie co? Ja muszę znaleźć muzykę history. Musimy znaleźć muzykę Fortnite'a z wczoraj, bo nie wytrzymam, jak tego nie znajdziemy. Wczoraj puszczaliśmy muzę w nocy. Fortnite'ową, bo tu są jakieś reklamy głupie. Dobra, jest. 10, pierwsza w nocy. Fortnite. Fortnite? Nie, budowaliśmy do późna. Kiedy? Remasters Unity. Unity. Jedną kobra. Okej. Okay. Friday, to nie Friday. Sorry, ale musimy namierzyć tego. Muszę namierzyć, gdzie odpalałem. Extended, dobra, jest Herring. Fortnite, OG Music, YouTube. Jest. Mam nadzieję, że to będzie to. Nie mówcie, żebym się zawiesił komp, no. Jest. Okej, okay. Jeszcze chwila. Mamy. Jest. Który to już woreczek? To jest szósty woreczek. Dobra, mamy to. I teraz tak. Dobra, obudowaliśmy to trochę. Spoko La Liga. Jak tam zdrówko? Dzięki, spoko Lodzik, wszystko w porządku. Sigła koszulka. Dzięki wielkie, Janusz Pawlak II. Kurde, jakie w ogóle niki. A niech was weźmie. Niech was Pawlak coś trafi. Tak. 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 Dobra, jedziemy z tym. Tak. I tak. I tak. Dobra, jest, mamy. Mamy już tą skałę zbudowaną, bardzo ładnie wygląda ta skała. Taka typowa skała z Fortnite'a. Pewnie, Jan123, pozdrowienia na ciebie. Frucio, czy ja cię pamiętam? A mam cię pamiętać? Byłeś wczoraj? Nie pamiętam, że byłeś wczoraj. Dzięki w ogóle za to, że udostępniacie tego live'a. Dziękuję wam bardzo za to, że klikacie. Tutaj wyskakuje, ile serduszek klikaliście. Kiedy następny live? Ja teraz wziąłem się na taki sposób, że będę udostępniał wam live'a, więc sprawdzacie sobie na moich filmikach, jak będziecie w mój filmie, będziecie widzieli. Dzięki wielkie Jan123 za obserwację, serduszko dla ciebie. Jak będziecie widzieli, że świeci się, że jest jakiś live albo jest wydarzenie, to zapisujcie się na to wydarzenie, wtedy będziecie wiedzieli, że live jest. Rysio, elo, elo. Byłeś rok temu. Ło, to musisz... Myślisz, że ja pamiętam rok temu, co się tutaj działo? Oh my god. Nie no, pamiętam, kto tu chodził ostatnio. Dziś przyszedł mi Bricket z Fortnite. Jak to? Sam Bricket z Fortnite ci przyszedł? Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że przyszedł ci sam Bricket z Fortnite? Ale spoko, miło mi was gości tutaj. Siema Ksawr, elo elo, cześć. Dobra, tak. I tak. I to ma iść tutaj tak zmontowane. Dobra, i zielony ma iść tutaj. Dobra, jest. Mamy zielony tutaj i teraz tak. Takie U ma iść ze skałą. U.
tutaj i to ma iść tutaj. Dobra, jest. I to ma iść tutaj i to idzie tutaj. Dobra. Pięknie, dobra, mamy zbudowane, nieźle. Macie jakiś zestaw z Lego Ninjago? No tutaj go nie mam. Na, a, okej, okay, dobra, kupiłeś 8 dyszek, kupiłeś? Nice. No został zablokowany niestety ten komentarz. Ale spoko, nie przejmuj się. Mamy tyle kościelca. Bardzo ładnie wygląda skała, prawda? Ja powinienem używać rękawiczek, którymi powinienem tutaj budować, bo zobaczcie, ile ja zostawiam tutaj śladów. Ja chyba użyję rękawiczki, wiecie co? Idę po rękawiczki. Idę po rękawusie. Gdzie są te moje rękawiczki? Już jestem. Dobra, ja będę używał rękawiczek, jeżeli pamiętacie, to kiedyś używałem też rękawiczek dokładnie tej samej firmy. One nie były jakieś super ekstra, trochę mi się ręce nie wpociły, ale będę dalej używał te rękawiczki z tego powodu, że wydaje mi się, że on będzie brzydko strasznie wyglądał na półce. Tak więc chowam te rękawiczki firmy X i będziemy budowali w rękawiczkach. Mam nadzieję, że to mi będzie działało. Jest, działałem w rękawiczkach na ekranie, czyli jest spoko. Co tu się pogodziło? Dziękuję za serducho. Dziękuję za różyczki, za kwiatuszki. Zdejmę sobie też zegarek. Dobra, mamy to. Ok, teraz mi się to nie będzie rysowało, a nie będzie mi się brudziło, bo tutaj jest tak już napalcowane. Ja najbardziej nie lubię, jak jest napalcowane gdzieś. O, tu mam. Do tego służy właśnie majstra bluza. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo napalcowane tutaj już. Za bardzo napalcowane jest. A ja bym chciał, żeby tutaj to leżało i nie było żadnych palcy widać. O, dobra, jest, mamy. Ok. Nie wiem, czy też układacie w rękawiczkach, czy nie. Ja będę układał w rękawiczkach. Będziesz robił operację? Operację na tym tutaj naszym koledze. Nie, no nie będę robił operacji, ale nie chcę po prostu, żeby palce zostawały, bo na tym czarnym, zobaczcie, jak widać bardzo mocno palce. Takie wypalcowane, to się nazywa palcowane, takie podotykane. To nie jest do końca fajne, ja lecę, może później wpadnę. Dobra, Frucio, elo, cześć. Jakbyś mógł kupić tylko jeden zestaw z Lego Fortnite, jaki to by był? Battle Bus. Battle Bus bym kupił, najbardziej mnie cieszy Battle Bus. On ma 13 paczek? Nie, 15 paczek ma ten set. Ten set ma 15 paczek. Ok, jedziemy dalej. 15 paczek ma ten secik, no. Dobra, cak. Cak. Brązowy. Brązowy, szary. Brązowy. Mam nadzieję, że mi się nie pozacinają tutaj paluszki trochę. Znaczy te rękawiczki mi się pozacinają, mam nadzieję. Dzień dobry, jad 1, 2, 3, jeszcze raz, ponownie. Już się widzieliśmy dzisiaj. Tyk, okej, okay, teraz tak. To i potrzebujemy tak, brązowy i dwa żółte. Pod spód, cyk, żółty i żółty, okej. Okay. Żółty i trzy razy takie coś budujemy, dobra. Trzy razy to budujemy, to budujemy. A wyślesz set, co? A wyślesz set na TikToka, bo mi DC się zepsuł. Co mam ci wysłać? Link na TikToka? Na DC? Polecam Discorda, majstrowi. Tak, dziękuję bardzo za polecenie, mały lojdzik. Dziękuję za polecenie na TikToka, za tego, przepraszam, Discorda. Słuchajcie, a wy jak tam wam minął dzisiejszy dzień? Może mi napiszcie, jak dzisiaj było u was w szkole albo w pracy, bo może niektórzy chodzą już do pracy. Dobra, mamy to zbudowane. Następna strona instrukcji, 75, 76 strona instrukcji. 76 strona, cyk. I lecimy z tym. Którą paczkę robisz? Szóstą paczkę. Paczka numer 6. Super był dzisiaj dzień? Mówisz jak moja koleżanka. Mam taką koleżankę, która mówi zawsze super, super, gdzie wszystko minęło. Piątka z chemii i jedynka z historii? Do poprawy? Oh my god, a co było z historii takiego? Ja w ogóle nie jestem jakiś turbo się nie znam na historii, ale możecie mi powiedzieć, co mieliście z historii, bo jest temat bardzo ciekawy. Set Halloweenowy na TikToku, bo Discord mi się zepsuł. Set Halloweenowy na TikToku. No, wysłać jaki? Nie, no na Discorda wejdziesz, bo inaczej nie będziesz miał możliwości w ogóle wzięcia udziału, żeby go zgarnąć. Siema Kawi FM, elo, cześć. Ja dostałem piątkę z matmy i czwórkę z Polaka.
Okej, okay, a co z matmy za co piątkę? Za co piąteczka wpadła? Dobra, coś chyba nie tak złożyłem. Tak, dobra. To teraz muszę złożyć to tutaj. To coś źle złożyłem. To. Raz, dwa. Małe doty czarne. Te. Raz. Dwa. Sieman! Siemana! Elo, cześć. Za sprawdzian. Okej, okay. Ile kosztuje ten zestaw? Ten zestaw, który tutaj składam skór kościelec, który stoi też tutaj u góry, kosztuje 440 zł bez grosza. To jest jego cena regularna oczywiście. Czyli cena regularna zawsze jest podawana ceną ze sklepu Lego. Bo to firma Lego jest producentem i dystrybutorem tych wszystkich rzeczy. Czyli tych wszystkich wspaniałych secików, które tutaj widzicie u mnie z tyłu na półce i łącznie z tym, który teraz obecnie składam. Cyk. 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 Dobra. Cak. Okej, okay, jest. Mamy. Złożone. Ile kosztuje ten zestaw? Dobra, i pamiętasz Kamil 7... Kamilu! Nie wiem, czy pamiętam. Nie kojarzy mi się. Może za mało rozmawialiśmy. Gabriel Szostak, siemo. Siema, pamiętam, że byłeś. Pamiętam. Tak. Brązowy. Dobra, mamy to. Jest zrobione, okej. Okay. I co teraz? Dobra, mamy kolejną nogę zrobioną. Słuchajcie, jest kolejna noga zrobiona. Dzisiaj niestety jak go nie złożymy. Siema Górecki, elo. Wysłałem ci kiedyś dużo giftów. To tak bardzo dużo giftów mi wysłałeś. To dziękuję ci bardzo, ale jak graliśmy Fortnite'a czy co? Czy jak? Bo ja jestem trochę taki confused teraz, nie wiem do końca kiedy mi wysłałeś te gifty, ale to na live'iku były wysyłane? Czy o co chodzi teraz, bo nie rozumiem. I'm confused i to bardzo mocno. Dobra, tak. Mamy. Ale noga. Mam już tego banana prawie zrobionego, gotowego, znaczy prawie. Najlepszy TikToker to Łukasz Górecki. Dziękuję bardzo, Jan. Dziękuję za takie przemiłe słowa. Trafiłeś prosto w moje serduszko. Tak. A ten banan był chyba jakieś chude nogi, mi się wydaje. O, to nie to. Nie to będzie. Dobra. Kiedy Fortnite wróci na live? Mały lodzik. Jak się dorobię komputera, na którym będę mógł grać Fortnite, to na pewno Fortnite wróci na live. I to musi wrócić bardzo szybko, bo ja już się zacząłem powoli martwić. Martwić o to, że dawno nie grałem Fortnite'a. Ej, dziękuję za 12. Dziękuję Górecki za 12 ryczek. Serducho dla ciebie. Użyłeś bombowe barwy? Nie wiem do końca, o co chodzi. Jakie bombowe barwy? Dobra, mamy tutaj kółeczko, mamy tutaj to, odstęp jednego i to, dobra. Jest noga banana. Brickets Fortnite, nie, jeszcze nie ułożyłem. Ile ma centymetrów banan? Kurczę, dużo centymetrów ma banan. Możecie sprawdzić. Tak się nazywa Brickets, a okej. Okay. To nawet nie wiedziałem, że tak się nazywa ten brickhead. Ups. Dobra, teraz układamy drugą nogę. Jest tak. W ogóle bardzo przyjemnie się go składa, układa, buduje. Tak. I teraz jest tak. Tak, jedna przerwa, tak, jedno kółko, round
tile i tutaj round tile. Dobra, jest. Mamy jego nogę. Jaki set poleca Forte? Battle Bassa. Battle Bassa chyba musicie mieć. Dobra, siódmy woreczek. Siódmy woreczek, skór kościelec już nam prawie wyszedł. Hehe, ale żarcik. Weryfikacja, czy w środku nie ma żadnego klocka na pewno, aby na pewno tutaj nie było żadnego klocka. Ok. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. A, tutaj się jakiś zapamiętał klocek. Siema Macias, elo, elo. Wujek, polecasz banana? Polecam, Czesiu, Battle Bassa. Banana też polecam. Ogólnie Battle Bass jest chyba najlepszy, bo ma mini figurki, więc podejrzewam, że więcej osób skusi się na Battle Bassa, niż skusi się na tego banana. Jakbym miał wydać, tylko że wiecie, już nie ma tej promki niestety, na to, żebyście dostali bombowe kolory. Dobrze powiedziałem, bombowe kolory? Jaki jest twój ulubiony zestaw Lego? DeLorean. Jest taki set jak DeLorean, czyli samochód z powrotu do przyszłości. To jest mój jeden z ulubieńszych setów. No teraz awansował trochę na górę, poszedł, jeżeli chodzi o to, to poszedł Fortnite, czyli Battle Bass Fortnite'owy. Battle Bass Fortnite'owy na razie wszedł na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o seciki, które są najnowszymi setami, które mi się podobają. A z takich najstarszych setów, które ja posiadam w swojej kolekcji, no to jest oczywiście DeLorean, nie? Łuki, to barwy. A, barwy, okej. Okay. Dziękuję, Dariusz. Ło, Dariusz Gajewski, siemanko. Dzięki, Dario, za gifcika. Wbiję na Discorda. Majstra obecność. Dobra. Szacuneczek za koszulkę. Dzięki wielkie. Dobra, jest tutaj to. Jest tutaj to. To. I teraz tak. To dajemy tu. To dajemy tutaj i teraz tak, biały, jest tak, dwa czerwone, cztery zielone, cztery te i dwa niebieskie. Nie chcę się pomylić, to muszę już tutaj segregować. Ok, dwa razy zbudujemy to. Dwa takie gadżety, dobra. Ok, wezmę skór kościelca tutaj na bok. Cześć! Żyjesz jeszcze, Dariusz Gajewski? Nice. Znowu wyszła wakacja jakiś? Wujek to barber. Co to jest barber? Co to barber? O co chodzi z barberem? I dwa razy takie szare. Tak, dobra, jedziemy z tym. Tak. I tak. Dobra, mamy. Kurde, mam się na fizykę uczyć, a tu ciul. Nie, naucz się na fizykę. Barber to fryzjer, tak jest. I know, I understand. I understand very well, my friends. I speak English not from today, my dears. I think my English improvements are better and better. But I don't know. You may verify it. Barber to fryzjer do brody. Ale że mam iść do fryzjera do brody? Dlaczego mam iść do fryzjera od brody? English or Spanish? Spanish nie umiem. Pewnie, pozdrawiam ciebie, emotikonko. Okej, let's play. Wszystko mamy, dobra. Jest tak, tak. Cak, cak. Cak, cak. To jest zbudowane. Teraz tak, trójka. Trochę zgłodniałem, powiem wam, ale to dobrze. Trochę się obżarło niesamowicie.
Dzięki wielkie, Dariusz Gajewski z Egipcika. Wszystko dla ciebie. Wow, po co cztery kawiczki? Ha! Antonu, na czacie są osoby, które tobie to wytłumaczą. Jestem ciekawy, czy słuchały. Więc jak tobie wytłumaczą, to zrozumiesz, dlaczego ja używam rękawiczek. A później oczywiście sam dopowiem parę słów, na to, dlaczego ja używam rękawiczek. Wow, Dario, dzięki za kaweczki, ale jesteś mistrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, a jesteście u mnie może na YouTubie? Dario, co tu się dzieje, Dario? A zrobiłem screena, bo nie wierzę. Dzięki, Dario, za kaweczki. No teraz to muszę już się napić kaweczki. Jak w ogóle muza, słyszycie ją dobrze? Będziesz w Gdańsku, Dario? Koniecznie dawaj znać. Mam nadzieję, że wtedy, że nie będzie, mam nadzieję, że nie na Wszystkich Świętych. Bo jak na Wszystkich Świętych, to spoko. 27 to będziemy się widzieli. Elegancko. Tego miesiąca 27, dawaj koniecznie znać. Masz mój numer? Jesteście na moim YouTubie? To bardzo dobrze. Bo tam wleciały już nowe filmiki i jeden młodzieniec, który się nazywa Moc Kloc, obiecał mi, że dostarczy mi filmik już niedługo, który jest na YouTubie, który będzie na YouTubie śmigał. Dobra, tak. Ale nie wiem, na razie chyba jeszcze go nie stworzył, tego filmu. Pyszna kolacja, wujek. Jaka kolacja, Czesio? Co ty tam masz za kolację, Czesio? Szybko mi to opowiadaj. Ja to bym zjadł jakąś pyszną kolację. Ja to ogólnie zjadłem cokolwiek. Czy jadłem dzisiaj z chińską zupę, się nazywa zupa po. Ja mam takiego Chińczyka obok siebie i tam wchodzę do tego Chińczyka i ten Chińczyk do mnie, ten pan taki Azjata do mnie mówi: zupa po! A ja mówię, no dobra, no to wezmę, nie? No jak już do mnie mówi, że zupę po, no to mówię, to wezmę. I to dzisiaj jadłem na obiad, zupę po, ale wiecie, jak zupa z wołowiną? Kuciak czy wołowina? No to wziąłem wołowinę. Nie masz Insta, to zapisz sobie numer do mnie. Nie no, w ogóle jak wyszukasz sobie Łukasz Górecki, to wszędzie do mnie numer jest telefonu podany. Gdziekolwiek, w internecie, w Google wpisz Łukasz Górecki, Lego Master, social media i tam będzie numer podany do mnie. Na 100% musi być podany numer do mnie. No, także kończąc opowieść o tej zupie po nieszczęśliwej, no to ta zupa po jak zupa po, no to zupa po, czyli zjadą zupę i po. Lecisz już, Jan? Dobranoc, cześć. Ja bym kuciaka wziął, bo białko i do chińskich dam pasuje kuciak. No pasuje kuciak, ale ja dostałem z wołowiną. Nie dostałem kuciaka, tylko dostałem z wołowiną. Dostałem z wołowiną, powiem, że ta wołowina chyba z weekendu. I taka, tam mówię, wołowina prawie mnie nie zabiła, a ja jeszcze im pałeczkami. Więc wziąłem sobie pałeczki, łyżkę i tak, łyżkę i szybko tak zjadłem i dalej byłem głodny. Po 2 godziny minęły, byłem głodny, po prostu musiałem znowu wyjść na dwór i coś kupić do jedzenia. I tym puściłem swędem, zjadłem dzisiaj jakieś takie dziwne rzeczy tylko i wyłącznie. Ale tak, kurczak jest spoko, to jest najlepsza opcja i najbardziej taka łagodna opcja do wyboru, jeżeli chodzi o te jedzenie chińskie, żarcie, to tak, to kurczak jest takim, można zaryzykować. Wiecie, o co chodzi, nie? Dobra, ja to źle zrobiłem? Nie, dobrze zrobiłem, okej. Okay. Tu. I teraz tak, taki mały Zimweister idzie tutaj. I ten biały gadżet idzie tutaj. Zadzwonię do ciebie. Do mnie chcesz dzwonić? Nie, dzwonię do mnie. A czy dobra zupa po chociaż? Bardzo dobra zupa. Zupka jest bardzo dobra. Ja ogólnie wolę te zupy z tego powodu, że one mają mało oleju. Wiecie, chińskie dania, one są robione w tak głębokim oleju, że jak ja jadłem u nich makaron, to przestałem brać makaron. On obciekał oleje. Mówię, nie biorę więcej makaronu. Tak obciekał oleju, że przesada. Ja powiedziałem tego ziomeczka, mówię, ty ziomeczku, a ty czasem nie da za dużo oleju dajecie? No i dlatego on mi zaproponował zupy, bo widział, że dbam o linię. Nie no, żartuję, nie dbam o linię, ale powiedział do mnie, że lepiej weź zupę po, bo to wiesz, nie wiadomo co to będzie. Na żołądku, ja mówię, dobra, to ci zaufam, ziomeczku. Dzięki wielkie, anonimowe konto 2137 za obserwację. Dzięki. Dobra, mamy to, okej. Okay. Cyk. I teraz tak. 2 czerwone i na niebieskim. Okej, okay, jedziemy z tym. Cyk. Bo ja się rozgadałem przez was teraz. Ja się rozgadałem i rozmarzyłem, że zrobiłem się niesamowicie głodny. Tak poczułem taki mały głodek. Ale tutaj koło tego mojego studium
są kepsy, ale już nie chcę jeść kepsów. Ile można jeść kepsy? I nie chcę też już, wiecie, jeść jakichś takich z pszenicą pełno rzeczy, bo to później leży 3 dni człowiekowi na żołądku. I co tutaj, co tu można zrobić? O, już teraz składamy tego bananka takiego, tutaj gdzieś będzie wisiał. Będzie ten banan tutaj. W ogóle on się śnił wczoraj w nocy, czujecie to? Śnił mi się. Ło, dziękuję bardzo, Dragon, za obserwację. Serducho dla ciebie. I jeszcze ktoś jest. A on nie mówi o wszystkim. A czy masz jakieś zestawy z Hero Factory? Bo ja mam 22. Ha! Zdziwić ciebie? Mam całą masę z Hero Factory, ze setów. I to teraz? Łyso czy Puchato? Mam dużo secików z Hero Factory. Które jeszcze... Opublikujemy film na YouTubie. Wejdź do mnie na YouTuba, to zobaczysz, jakie mam sety, jeżeli chodzi o Hero Factory. Jeżeli chodzi o inne sety bioniklowe, to też u mnie na YouTubie w filmikach znajdziesz, więc polecam zobaczyć sobie. Fanorwicz, elo. Dobrze czytałem? Fanorwicz. Ludwik, Brza, dzięki za obserwację. Siemanko, będziesz na otwarciu Lego Store w czwartek? Shop Bodzio, będę na otwarciu Lego Store w czwartek. Fortnite, tak, to jest Fortnite. Będziesz na otwarciu Lego Store? Będę. Feniksie, siema, ale mój brat, ojejku, nie doczytałem. No, Feniks. Emeczka dla ciebie, a tu nie widać. Emka dla ciebie. Witam serdecznie, Patty jest cool. Elo. Patka, cześć. Dobra. Koniec wygłupiania się, bo robię z siebie takiego... Pff, ale co, chociaż tutaj mogę. Publicznie jeszcze ktoś to ogląda, to już w ogóle jestem w szoku. Dlaczego wy mnie oglądacie ogólnie? To ja takie mam pytanie, spod stołu wyciągnięte. Why wy mnie oglądacie? Ja robię sobie taki, wiecie, wygłupiam się niesamowicie. Troszkę tutaj. Będę mógł z tobą zdjęcie, no pewnie, żebyś mógł ze mną zdjęcie. Udostępnij. Wow, dziękuję Skar za obserwację, za udostępnienie live'ika. Bo jestem super? Oh my god. Dobra, no to dzięki. No co mogę powiedzieć? Dzięki. Znaczy, no nie spodziewałem się, ale dziękuję, nie? To zapamiętaj moje, mnie proszę. No Shop Bodzio, jak powiesz mi, że z TikToka Shop Bodzio, jak składaliśmy banana, no to będę ci pamiętał, no Shopa Bodzia chyba drugiego nie ma na tym TikToku, chyba że jest drugi Bogdan Shop i taki, wiesz, Bogdan, o Bogo, co? Ktoś o mnie mówi. Siemonko, jestem Bogdan Shop. No to będą dwóch Bogdanów Shopów, chyba że ktoś akurat będzie w kolejce w Lego Store stał i będzie się nazywał Bogdan Shop. Siema Skar, siema Kramelek, elo. Bo robisz fajny live. A dziękuję, La Liga. Fajna niespodzianka w postaci... Ojojoj, fajna niespodzianka w postaci live po treningu. Woo! Fan Wioch. Ile zapłaciłeś za bananka? 440 zł bez grosza. 440 zł tylko bez grosza zapłaciłem za bananka. Dobra, teraz tak. To klikamy tu. Te dwa zielone dajemy tu i tu. Teraz te dwa białe na górę, cyk, cyk, teraz czarny tutaj, cyk i niebieski tutaj, cak, cak, tu dajemy dwa brązowe cnoty w tę stronę, dwa brązowe cnoty w tę stronę. Jejku, szybciej nie mogę układać, nie umiem szybciej układać, już powiem wam. I to jest już maks moja prędkość. Dobra, dwa zielone tutaj, w życiu bym nie wiedział, jak to ułożyć. Siema, Kupson, Puchatek, siema Kubuś Puchatek, elo. A mój brat ma jeszcze 57 faktów. Nie rozumiem, co są fakty. Siema Fruncio, elo. Cześć, mordeczko. Witaj ponownie, jak na drugiej części meczu. Dobrze, jest, tak. Teraz jest to tutaj, to dajemy tu, to kładziemy tu, to przyczepiamy tutaj. To udostępniamy tutaj i zostało nam jeden taki niebieski gadżet, który przyczepiamy gdzie? Oh my kurcze god, dobra, to jest tutaj. Większej jajecznicy nie można było zrobić. Jak chcecie wiedzieć, to cnoty, to są te klocki, dzięki którym możecie budować na bok, zmieniły i odwróciły życie, dały drugie życie klockom Lego. Zobaczcie, co się dzieje. Ale jajecznica. Dziękuję, Dragon. Co tam drażysz? Dariusz Gajewski, nie widziałem, co napisałeś. Dobra, ósmy woreczek. Jesteśmy na 97 stronie. Już za nami prawie połowa. Prawie połowa. Co ja buduję? Ja idę sobie, naleję sobie napoju, a niech wam, niech tobie ludzie, czy ja się interesuję, ja gram w piłkę nożną.
Nie mogę znaleźć twojego telefonu. Dobra, to pisz 515. Później napisz sobie 115. I ostatnie numery podam ci gdzie indziej, żeby tutaj nie było, że mi robią wjazd. Napisz do mnie na TikToku, to ja ci podam numer może mój cały. O. Nie będę tutaj podawał całego swojego numeru, bo będą spamowani wszyscy. A na Discordzie u nas jesteś, Dario? Wow, jest jakiś nadruk. Jest jakiś nadruk na kockach. Jest. Playcik z uśmieszkiem. Masz to zdjęcie w Drohiczynie. Kai Sigma, elo. Dobra, jeszcze raz. Napiszesz do mnie na TikToku, to ja ci podam mój numer. Tylko pilnij mnie na TikToku, dobra? Słyszycie muzykę może? Dobrze, czy nie? Pilnij mnie na TikToku, to ci odpiszę. No ten zestaw jest super aszny. Jak nie pilniesz Dario na TikToku, to ten. To ci odpiszę, napiszę mu numerek. Numer. Tak. Tak. Dobra, jest. Dobra, ja to na razie tu położę. Ósmy woreczek. OMG. Tak, szary. Szary klocek, tu jest niebieski, tu jest podwójny. Dobra. Dobra, to jest tak. Szary, zielony, brązowy na koniec. Jest. Siema Łukasz, elo. O kurcze, skibidi bitcoilet, co? Kliczków Lego, pozdro. Tak szczerze, jeden z lepszych do 500 zł to właśnie jest ten Battle Bus, niestety muszę powiedzieć. Siema Tymcioro, elo. Dobra, tak i teraz tak. To mamy tutaj Sanda. I tu serce układamy mu. Serce banana. Siema Jay Sigma, elo, cześć. Dzięki. Nie słuchać muzyki? Proszę bardzo, oto banan. Cały banan. Siema Świetlik. Jak było na Kroskonie? Prześwietnie było na Kroskonie. Jeszcze nie udostępniłem filmu z Kroskoną. Ej, czyli jednak można zadrukowywać ten slopy. Dobra, dziwne rzeczy się tu dzieją. Tak. Dobra. Tak. I tak. Patrzcie, biało-czerwona flaga. Widzicie tej flagę biało-czerwoną? Drobie banana, Hunter. Ile koło wydałeś na Lego? Ojejku, tego się nie pyta Lego Mastera. Robię banana. Takich rzeczy się nie pyta Lego Mastera. Nowe plakaty, ten z tyłu. To jest z najnowszej gazetki. Tak, Tymcioro, to jest z najnowszej gazetki. Już ci pokazuję. Z takiej gazetki. W której dostajecie takiego ta interceptora. Ja już mam go złożonego. Obejrzyjcie mój najnowszy filmik na TikToku, to zobaczycie rzeczy. Dobra, cyk. I teraz tak.
No nie widzieliście, to znaczy nie widzieliście mojego najlepszego filmu na TikToku. No jest mi teraz przykro, że nawet nie daliście komcia, ani nic takiego. No proszę was, byście mogli go obejrzeć tak chociaż raz do końca, czy coś. Raz, dwa, trzy. Nie ten, nie ten. Raz, dwa, trzy, cztery. To nie jest. Pięć, dobra. Spoczko ten plakat. To ten plakat wydaje mi się, że jest świetny. Mogę go odsłonić, co widzicie. O, proszę bardzo. Fajnie wygląda. W ogóle fajnie, bo są cegły też na nim narysowane, więc idealnie pasuje na tą ścianę. Ile wydajesz na Lego? Czesio, takich rzeczy się nie pyta Lego Mastera. O, bananek teraz. Tak, no siema Dawid. Elo, elo. Siemanko Mateo. Ło, jest Mateo. Siemanko, ziomeczku. Co tam? Opowiadaj. No tak jest Mateo, to mogę zrobić przerwę na łyczka. Niebezpiecznie tak klaszczam z klockami Lego, więc tego nie będę robił. Który zestaw Star Wars się opłaca kupić? No chyba tą barkę. Odpoczywasz po pracy? Okej. Okay. Jak tam idzie ogólnie? Jak tam, zrelaksowałeś już trochę? Znalazłeś ze starą jakieś te? Znalazłeś ze starą jakieś wakacje, żeby odpocząć sobie, czy nie? Jak nie, no to normalnie ja was wyciągnę na jakieś wakacje, pojedziemy razem w dziczy jakąś taką, zaszyjemy się tyle. Czesio, live jest do 22 dzisiaj. Nie mam tańczącego Gruta. Miałem kupić w firmie na S, ale nie kupiłem w firmie na S tańczącego Gruta. Pomimo tego, że był tani, bo odkładałem pieniążki specjalnie na ten zestaw z Fortnite. Tak, tak, tak. Tak. Trójka. Tak. Dobra, mamy kolejne rzeczy. Trójka i teraz tak, trójka idzie tutaj. Będziesz kupował zestawy z Ninjago Dragon Rising? Muszę cię zmartwić. Ninjago to nie moje sety. Ostatnio widzę u każdego ten segregator? A bo ja go zacząłem używać. Chyba dlatego wszyscy go, u każdego. A kto jeszcze go ma? Jak u każdego widzisz, no to chyba w końcu czas najwyższy, żeby go mieć, nie? Dobry wieczór, Natalka. Cześć, co cię tu sprowadza do nas? Opowiadaj. Siadaj, gadaj, opowiadaj. Cóż cię tu sprowadziło w te skromne progi majstra? Masz tak... Nie mam tańczącego Gruta. Aduś, dzięki wielkie za obserwację. Brodaty Geek na przykład. No Tomczo, Brodaty Geek to wiadomo. Brodaty Geek to ma wszystko. Jeżeli zapytasz się Brodatego Geeka i on czegoś nie będzie miał, to znaczy, że albo o tym nie pamięta, że ma, albo właśnie do niego leci to coś, co, o co zapytałeś i będzie odbierał to z paczkomatu. Więc sorry. Szanuję Pawła. Bardzo go lubię. Więc wiem, jak jest Paweł. Odpiął komentarz. Kiedy Titanic? Oh my god, Czesio. Czesio. Wiecie, że ja wczoraj oglądałem ten swój filmik z Titanikiem wieczorem. Spotkałem się wczoraj wieczorkiem na taki miły wieczór i tak siedzę, przewracam swojego tyka i mówię. Tak mówię do znajomych, mówię, słuchajcie, no moi fani pytają się o Titanica. Ja mówię, i co? Mówię, no kiedy w końcu złożysz Titanica, się pytają. No to mówię, no to złóż go. I mówią mi, że 2 lata temu. A ja mówię, no to 2 lata temu było, no to nie będę go składał już jak teraz, dwa lata minęły. Oni mówią, nie no, co ty? You promise. No i tyle. No to więc będę musiał złożyć tego Titanica. Chciał, nie chciał, złożymy tego Titanica. Co buduje? Banana. Hej, ostatnio cię widziałem we Wrzeszczu Gdańskim. Duckwood. Wow, a gdzie mnie widziałeś? Może przez wakacje 2025. O, może. Ja miałem taki plan. Kto pamięta, jaki był mój plan na Titanica? Jaki był plan majstra na Titanica? Plan majstra na Titanica był bardzo prosty. Miał was zaprosić do swojego studio. Tylko miał mieć większe studio, a nie 75 metrów kwadratowych.
i mieliśmy wspólnie razem budować Titanica. O Boże, nie pamiętam tego planu. O nie! To był plan idealny. Wow! Dobra, cak. Dwa razy. Raz tutaj. I raz tutaj, dobra, jest. Mamy to. Siema Sigma Rollblocks, że złożysz jak będziesz miał większe studio. Tak, złożę jak będę miał większe studio. Wielkie za, ja mówię, po prostu te serce, to jest moje ulubione gifcik ever, a nawet nie wiedziałem, że to tylko fani, którzy są długo, mogą dawać, nie? Ja złożyłem bus bojowy. Dzień wielkie Dario za te serducho. Ale beczka. Niestety muszę iść się umyć, więc dobra. Cześć, cześć Scar, elo, elo. No myć się trzeba, lepiej nie śmierdolić później. Będziecie śmierdolili, to was nie wpuszczą do szkoły. To... Wiecie o co chodzi. You know what I mean. Wąski. Cyk. 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 Ech. Ech. Cyk. Cyk. Ej, dobrze nam idzie nawet, nie? Czy nie? Jak tam z czasem stoimy? 100 godzina, 10 minut, nie? Niedaleko McDonalda. O, wujek, nie mam pieniędzy na Titanica. Wujek nie ma pieniędzy na Titanica. Ale ja mam Titanica. To jest najlepsze, że ja mam Titanica. Mam Titanica i Titanic jest bardzo daleko moich rodziców, kochanych, którzy się nim opiekują, doglądają go, czy ten Titanic ma wszystko, czy nic mu nie brakuje temu Titanicowi. Naprawdę, robią kawał dobrej roboty ci moi rodzice. Ej, tu jest dalej serduszko, zobaczcie, on ma tutaj serduszko takie zaszyte. Dziękuję, młody oporowiec. Dzięki, dzięki. Dziękuję. Dobra. Tu już będzie trochę widać tego naszego skurkościelca. Zbliżamy się naprawdę do takiego miejsca, w którym będzie już bardzo dużo go widać. Jeden taki. Tu. Tu, dobra, coraz bardziej go obudowujemy. Wow, dziękuję Dario za kaweczkę. Dziękuję za kaweczkę Dario. Serducho dla ciebie. Mam nadzieję, że mi nic nie spadło. Dobra, tak, 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 to jest tak, to dwa razy, teraz dwa razy taki inny klocek. Taki slopik. I ten slopik ma iść. O, dobra, ma iść tutaj na górę. Więc lopik ma iść tutaj. Dobra, jest. Tu. Ja, tu będzie serce zabudowywane. 5 razy to. Dobra, to jest tak. Serce będzie zabudowywane. Słuchajcie, my będziemy to zabudowywali. Także pamiętajcie o to. Możecie powiedzieć innym znajomym, że on ma serce zrobione. On ma zrobione serce, będziemy to zabudowywali teraz. Czujcie się dobrze, bo majster będzie to teraz zabudowywać. Cyk. Widzicie, jaki easter eżek? Easter eżek to jest. Cyk. I zabudowaliśmy mu właśnie serce. Już nie ma serca, on ma zwana. Twórcy nie zdążyli go złożyć. Nie zdążyli złożyć Titanica, na pewno. Nie ma gorszego uczucia niż to, jak już wiesz, że zaraz zbudujesz jakiś zestaw. I know this feeling very well. Tak. Tak, tak. A to jest taki banan, który jest już taki trochę słodki, bo jeżeli chodzi o to, jak zawsze są takie brązowe plamki na bananie, to znaczy, że jest bardzo słodki. Wszyscy go wyrzucają, a ja wtedy je najbardziej uwielbiam. Kurczę, nie mam tu banana nawet, żeby zjeść. Tak, to jest banan z kośćmi Fortnite. Dokładnie tak. No. Okej, teraz mamy jeden taki gadżecik. Idzie tutaj. Aha. I to idzie tutaj. Dobra. Teraz.
Oh my god. Oh my god. Muszę ubrać bluzę. Czekajcie chwilę. Po prostu przeobrać bluzę. Ale zimno. Zabiało zimnem. Dobra, jestem. Możemy budować dalej. Yo. Siema. No nie na wodę, to Dario, wystarczy, że powiedziałeś, że przyjeżdżasz. No co ci powiem. Teraz nie będzie widać w ogóle pana, mam żółtą bluzę. No dobra, pal licho. Ech. Ty. Tak. He, Dario, Dario, tutaj, tutaj. Co tam u mnie grasz? Wszystko w porządku, dzięki. Napiszę do ciebie. Jak ty mi napiszesz do mnie, to ja napiszę do ciebie. To. To. Dobra. To. 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 Dobra. To. 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 Zobaczcie, to jest taka jajecznica, a teraz wygląda ten banan tak. Nie umiesz? Oh my god, dobra, ogarnę to jakoś. Ja uciekam do potem. Cześć Oskar, cześć. Oh my god, Joanna Supeńska. Joanna, siema Joanna. Ja się rozkrowałem od razu, jak pomyślałem o tym, że Dariusz przyjeżdża, to od razu człowiek rozkurował. Tak. Tak. Tak, dobra, jest. I teraz tak. Aha, od góry, okej. Okay. Raz. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Został jeden taki klocek. Tutaj, dobra, jest, uff. Został jeden taki klocek. To mnie bardziej martwi, że został taki klocek jeden. No nie, nie. I został jeden taki klocek. Gdzieś czegoś nie dołożyłem i będzie rympał. Ale będzie rympał. Pewnie one tu w środku leżały. No dobra, trudno. Widocznie nie były potrzebne. Jakich nie było. Gdzieś zapomniałem użyć dwóch klocków. Czekajcie, wertne instrukcje, chociaż o parę kartek. Może. Nie ma opcji. A, dobra, tutaj. Czyli tutaj powinien być ten klocek jeden. Nie, no jest. Okej. Okay. No to nic, to zostało parę klocków więcej, no trudno. Co mogę poradzić? Parę klocków więcej jest zawsze. Po co te parę klocków dawali? Zbudujesz mi humika? Oh my god, Nordex. Na razie buduję banana. Ucieszonego banana. Który teraz worczek? Który teraz worczek powinniśmy otwierać? Nie, na pewno to nie są zapasówki, nie ma opcji. Za duże są jak na zapasówki. Za duże jak na zapasówki są. Serce już jest schowane. Serce jest gdzieś tutaj.
tu jest serce banana. Widzicie? Dokładnie pod ręką jest serce banana, po lewej stronie jest serce. Banany mają po lewej serce. Buduję tego skór kościelca, który tutaj stoi u góry. A wy mi nie po... A wy mi podpowiedzcie, który woreczek powinien teraz zglować. Wiecie, jaki woreczek, czy nie? Jaki numer to jest? Chyba nawet widać na live. Banany mają serce, jak widać. O, jest kocyk jeszcze jakiś. Czy ja się rozbuduję? No jesteśmy na stronie 112 instrukcji. Została nam jeszcze godzina. Ogólnie powinniśmy zrobić sobie teraz delikatnie przerwę, bo co godzinę pamiętajcie. Pamiętacie, co ja mówiłem kiedyś na live'ach, jak robiłem długie live'y? Że co godzinę trzeba wstać. Siema Czesio, Emeczka. Ty to Czesio jesteś jednak. Wkręcasz mnie tutaj cały czas. Proszę pana, co lepsze, bananek czy battle bass? Ja bym wybrał battle bassa. Majster, dlaczego się nie witasz z klockowym zimmerem? Z moderatorkiem. Ten będzie się teraz jarał, że jest moderatorem, nie? Co za typos. Cześć moderatorze! Czemu się nie witasz z majstrem, jak przyszedłeś? Czemu nie dajesz znać, że jesteś? Lubisz live? Dzięki wielkie! Siema klockowy zimmer, siema! Słuchajcie, ułożę ten woreczek i robimy jakieś parę minut przerwy. Z tego powodu, żeby mógł się chociaż wysmarkać. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra, tak, tak. Teraz nie zostanie żaden klocek już, obiecuję to sobie. Bo zostało za dużo tych klocków już. Mamy oczka, banana. Teraz będą chyba te najgorsze rzeczy, bo teraz będzie cała masa będzie tych kości. Hejka, zbieram kom od... chcesz dołączyć? Nie, słyszałem. Łuki, wiesz co ADM kupiłam na gwiazdkę? Nie wiem. Ale to tak publicznie chcesz mówić, co kupiłaś ją na gwiazdkę? Może się dzwonimy i powiesz, będzie lepiej, czy nie? Bo tak jeszcze Adi przeczytaj, dopiero będzie. Słuchajcie, siemanko, witajcie na Dobrej Nocy z Majstrem. Ja nazywam się Łukasz Górecki, to dla nowo przybyłych. Jestem zwycięzcą drugiej edycji programu LEGO Masters. Mówią na mnie Majster. I na moich live'ach na Dobrych Nockach z Majstrem budujemy najnowsze seciki, ale też starsze seciki z LEGO, bo jestem pasjonatem LEGO, jak wiecie. Albo nie wiecie, więc bardzo serdecznie mi Was gościć. Pamiętajcie o tym, że w sobotę i niedzielę mam też live'y z rana. Nazywają się poranne WF-y z majstrem. Na których to ja ćwiczę, a Wy odpoczywacie sobie smacznie w łóżeczku. I układamy legiki, gadamy. I te live'y są dla Was robione, więc tutaj sobie rozmawiamy. Nie ma jakichś kolorowych chmur, chociaż mogłyby być, ale ich nie ma. Kiedyś były kolorowe chmury, ale tylko i wyłącznie robiliśmy sobie żarty z tych, co robią kolorowe chmury. To chcesz czy nie? Mogę chcieć. Dzięki wielkie Dario za gifcika. Dario, musisz przypomnieć na koniec live'u, jeżeli będziesz o tym... Mogę chcieć. Dzięki wielkie Dario za gifcika. Dario, musisz przypomnieć na koniec live'u, jeżeli będziesz o tym... Dario za gifcika. Dario, musisz przypomnieć na koniec live'u, jeżeli będziesz o tym, żebym do ciebie napisał. O 22 jest koniec live'u. Więc please, przypomnij mi... Tak, tak... Trójka, cak, dobra. Wow, poszła Elkieta. Coś się tnie? Nie, u mnie wszystko działa. Wszystko u mnie chadzia. Tak, trójka i teraz tak i co, gdzie to ma iść? Na górę to ma iść, dobra, to ma iść tak i teraz tak, to idzie tutaj,
To idzie tu teraz, obracamy to i dajemy to. Mały taki klocek idzie tutaj. Jesus! Wbijcie na DC Majstra, link w ankiecie. Jest, jestem z powrotem. Majstor. Optimus Prime. Oh my god, a kiedy są poranne live'y? O godzinie, między godziną 8 a 9, sobota, niedziela. I w Termiker będą. Bo teraz byłem na tylu wydarzeniach legowych, że nie dało rady robić porannych live'ów, ale dlatego bardziej się z tego cieszę, że byłem na tych wydarzeniach. Mogliśmy zbijać piąteczki na tych wydarzonkach. In person. Dobra. Jest. Ładnie zbudowane. Tak. Dobra, to będzie głowa jego. To będzie jego głowa, słuchajcie. Znaczy jego oko. No i co? Brakuje mi jednego klocka. Jest, dobra, mamy go. Urodziny Adletwis Weekend. Adi ma urodziny weekend. Ewidentnie chce zostać adminem DC. Co? Słyszałem, że mają być nowe zestawy Star Wars Lego. Są już. Jest Lego Fortnite. Najnowszy set Barka. Sorry, Lego Star Wars Barka jest ten najnowszy secik. Dobra, tak. Tak. Jest. Jest oko. Już się nikt nie dziwi, dlaczego buduję w swoich rękawiczkach. Adelka ma. Aha, okej. Okay. Dziękuję bardzo za dostępnie live'u. Wbijać na DC, ankieta, lewy górny róg. Oh my god, to tak nie krzycz na ludzi. Nie krzycz na ludzi, na jakieś, to nie jest wojsko. That's not an army, an army. It is not an army. Dobra, tak i teraz to. Dobra, to. Okej. Okay. Teraz budujemy dalej. Cyk, 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 cyk. Tak. A to jest ogólnie ten, a okej, okay, dobra. Bo ja wam nie powiedziałem, Battle Bus, który tutaj stoi, zawiera niecałe 1000 elementów. Ten skór kościelec i kosztuje 440 zł bez grosza. Skór kościelec, czyli ten banan taki, który tutaj jest, ten set postawiony u góry, on kosztuje tyle samo, 440 zł bez grosza i zawiera prawie 1500 elementów. To, co mogę powiedzieć, to jeżeli zależy wam na elementach, a nie na minifigurkach, no to ewidentnie banan wygrywa. Jeżeli zależy wam na figurkach, minifigurkach, a nie na elementach, no to wygrywa skór kościelec. Sorry, Battle Bus. Joanna, Krejzolko, dziękuję. Serducho dla ciebie. Dzięki. Dziękuję bardzo. What? Ile tego jest? Ja to później udostępniam na tych. Jesus. Dziękuję za różyczki, dziękuję za gifciki. Dziękuję, Aśka. Ten banan? No będzie duży. On już będzie większy niż moja głowa. Zdecydowanie. Kurde, dziękuję. Dziękuję za różyczki. Serduchy dla ciebie. To co, chcecie poznać fajne osoby z takimi samymi pasjami? O dobra, to już nam nie trzeba robić reklamy. Jak ktoś będzie chciał wbić do nas na Discorda, to wbije. Bo teraz będziecie mieli dużą konkurencję, jak tak sobie reklamy robicie. Będziecie mieli teraz dopiero konkurencję taką ogromną, bo wejdą tam osoby, które potrafią budować porządnie. I co się wydarzy? Zgarną nagrodę w tym konkursie, który prowadzimy na Discordzie. Dopiero będzie. Nikodem, dzięki za obserwację. Olo kazał zrobić reklamy, to robimy. A, okej. Okay. Dobra, to róbcie reklamy. Jak Olo kazał, to róbcie reklamy. Nie będę się sprzeciwiał Olowi, naszemu administratorowi. Dziękuję serduszko. Już prawie ułożone. Prawie.
Tak, tak. 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 Oh my god, oh my god, oh my god. Tak. Kwadrat. Okej. Okay. Prawie, prawie. Tapujemy, tapujemy. A jest 8 tysięcy, wbiliście. Jest 21:10. Jeszcze zostało na... Nie za dużo czasu nam zostało na układanie. Dobra, tak i tak. Okej, okay. Tak. Tak i tak. Nie tak, tak. Tak. Okej. Okay. Teraz zostało sporo elementów. Dobrze, już się martwiłem. Ten banan ma iść tutaj. Ma tak iść. Okej. Okay. Szczepmy go. Okej. Okay. Jest. Chodźcie. Tak, ten banan jest taki sam jak za mną. Lubię Fortnite, ja uwielbiam Szymon Fortnite. Klockowy Zimmer. Dzięki wielkie Stanie za obserwację. Dobra, tak, 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 tak. Tak. Dobra, tak, i teraz tak. To. Okej, dobra, jeszcze raz. To złączamy z tym. To złączamy z tym. Tu dajemy raz, dwa, trzy, cztery. I teraz dajemy to tutaj. Tak. Zostało na trochę klocków. I dajemy to tutaj tak. Dobra, jest. Okej, okay, mamy banana. Heja, jaki jest twój ulubiony zestaw Lego? DeLorean. DeLorean jest mój ulubiony zestaw Lego. Dobra, słuchajcie, przeszliśmy tym sposobem do 10 woreczka. Jest banan. Dziesiąty woreczek. Robimy 3 minuty przerwy. Dobra? 440 zł zestaw. 3 minuty przerwy. Idę się wysmarkać.
Jestem. Yo, witam ponownie. Okej, 10 woreczek. Ciszę trochę muzykę, żebym nie musiał się krzyczeć. Tak, to jest moje studio. To jest nowe lokum, nowe studio. Jak tam wasze siły w narodzie? Jeszcze są siły do układania tego banana? Czy nie ma? 9 woreczek. YouTube Łukasza. O nie, 50 osób nie jest, 50% osób nie jest na YouTubie moim. O nie, przykro mi z tego powodu. Dzięki wielkie za reklamę mojego YouTube'a. Bo chciałbym zdobyć znaczek YouTube'a, ten taki jest z klocków Lego budowany, więc jak zdobędę znaczek YouTube'a, dzięki wam, to będzie tutaj i będziecie mogli mówić, że to dzięki mnie Łukasz Majster Górecki zdobył znaczek YouTube'a. Dziękuję bardzo za to, że fajna bluza. Dzięki Skill Tymik. Dzięki. Dobra, lecimy. O nie, teraz tu się zaczną hardkorowe rzeczy teraz. Powiem wam, że tu będą teraz hardkorowe rzeczy. To będę musiał się skupić teraz ostro. Hardkory teraz są. Hardkory, strasznie dużo różnych dziwnych klocków. Jakieś różowe cnoty. Białe. Dobra, tak. Okej, okay. Czy mam wszystko tutaj? Tak, mam wszystko. Niebieski i taki. Okej, okay. Tutaj idą. Dobrze. Zielony. Ciemny w tę stronę. Jasna kuleczka w tę stronę. Szary, wysoki z tę stronę. Dobrze, jest. Mam zbudowane. Wow, Aśka, dziękuję bardzo za dziki. Dziękuję. Ja kupuję sobie ten zestaw. No to nieźle. Dobrze, kupuj. Jest mega fajny. Szczerze go polecam. Dziękuję Aśka z Gifciki. Chcę to było dla ciebie, dzięki. Siema, pokażesz busa? Siema kapi, no jasne. A to są mini figurki, mi się opierają na nim. Łatwe. Tak wygląda Battle Bass. Możesz go zobaczyć też u mnie na YouTubie i możesz go zobaczyć też na filmiku TikTokowym. No Battle Bass jest przekot. Oczywiście można zdjąć tą górę i masz miejsce na wszystkie minifigurki w środku, które możesz posadzić. Teraz postawię tego Battlebusa tutaj po boku. Dzięki wielkie Klaudia za obserwację. Tak. Lecimy dalej. Siema Klaudia, cześć. A tak późno Lego Fortnite, grasz Fortnite? Gram Lego Fortnite. Gram. Tak, dobra. Raz tak, to mamy tutaj i to mamy tak zbudować, dobrze, tak, mamy zbudowane, dobra, jest, uff, to jest Rocket Science teraz,
No dobrze mi idzie. Kochasz Lego Klaudia? Nice. Titanica oglądam wujek. O, czyli obejrzałeś ten film z Titanikiem? Dobrze, dobrze. Studio to już na stałe, czy jeszcze będzie zmieniał? Nie, to już na stałe. Znaczy, jak będzie za małe, to będę zmieniał na większe. Na razie czuję, że jest ok. Nie zacząłem jeszcze robić warsztatów tutaj. Warsztaty Halloweenowe w trakcie rozkminiania, w jaki sposób je zrobić, ale tak. Jak będzie za małe, to będę je zmieniał na większe. Dzięki wielkie, Dario. Dzięki. Za TikToka. Dobra, tak. Jest. Jest. Tak. Zielony. Dzięki, Klaudia, za kicika. Dziękuję za różyczkę. Marzenie, żeby powstał zestaw z filmu Krzyk. Samemu można zbudować. Tak. Tak. Dobrze. Tak, 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 tak. 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 Teraz ten dolny tutaj ma iść tak. I to ma iść tutaj tak. Tak i tak. Dobra. Jest. M3R. Co? Co to jest M3R? M3R. Dobra, tak. 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 Nie tak. Po co ja to budowałem to z tymi rzeczami? To jest ciekawe. Tak, tak. Dobra, tak? Nie, nie tak. Ja coś źle zbudowałem. Nie tak, 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 tak. Oh my god, a się zestresowałem. Kurde, duży ten banan. Montować filmy czy do nauki? Co, co, co? Będę kupować jakiegoś MacBooka, żeby trochę pograć, ale, a no wiadomo, Wiadomix. MacBooki są spoko. Tak. Tak. Dobra, tak, tak. A się zestresowałem się, że tu będzie coś pasowało. Tak. Tak. Dobra, jest tutaj trochę tego banana, robimy. Robimy, robimy. Pa, pa! Cześć! Tak. Dobra. Tak, tak, tak. I tak. I to idzie tutaj. Tutaj. I trójka jeszcze idzie tutaj. Dobra, mamy. Mam już prawie całego połówkę banana, znaczy połówkę. Siema, Edyta Gaska. Cześć. Czapka mi uciekła? Co? Jaka czapka? A, gifcik! Nie! O nie! O nie! Dawajcie mi znać, jak dajecie gifta. Powiedzcie, majster, skup się na chwilę. Majster, poczekaj. Ojejku, dziękuję bardzo.
Widziałem cię w Lego Store w Gdańsku, Igor. O, nice. Dziękuję bardzo za czapkę. Przepraszam, że jej nie widziałem. Gifcik, no TikTok, wiem, przepraszam. Dajcie mi znać, że majster, poczekaj chwilę. Skup się na pisaniu, na czytaniu live'a. Oh my god. No dobra. Teraz tak. Tak. Życie bawi, uczy, zaskakuje. Okej. Tak. 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 I teraz tak. Jedna trójka jeszcze tutaj ma iść. Trójka ma iść tutaj i to ma iść tutaj. Dobra. Jest. Już obczajam. Ile czeka się na dostawę z LEGO Store? Ło, to różnie bywa, ale oni bardzo szybko wysyłają. Prawie cały banan gotowy. Ale majstersztyk, powiem wam. Majstersztyk nie z tej ziemi. A jaka jakość tego bananka? Lepsza niż busa bojowego? Trochę tak. Powiem wam, że taki bus jest wątły, lekko, ale wydaje mi się, że jest spoko. Trochę się rozpada w rękach, muszę przyznać. Teraz się rozleciał lekko, no ale nie jest źle. Sofie, dzięki Daniu za kaweczki. Dzięki za kaweczki. Dzięki wielkie. Dziękuję. Cel osiągnięty, kawowy. Roger Bodger, no ja mogę, mam tylko soczek. Zrobię te nowe nakrętki i nie wiadomo, jak się to odkręca. Dobra, mamy to. Do kiedy live? Do 22. Tak jest, 22. Dzięki wielkie, Skar. Tak. Tak. Tak, 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 nie tak, not tak, nie, not tak. Tak, tak, siemka, młody Ninja Brick, elo. Tak, tak, czacham już dymi. Tak, 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 dobra, chyba nic nie pominąłem, chociaż kto wie, who knows, tak, tak. Dobra, zostało strasznie dużo elementów, bo się obawiam, że pominąłem jakiś. Tak. I teraz tak. To tutaj tak. Nie tak. O, to tutaj. To tutaj, tutaj, ten jeden idzie tutaj, ten jeden idzie tutaj i ten jeden idzie tutaj. Uff, jest. Banan jak się patrzy. Zaraz wbijasz na... Ło, dzięki Kaziu, Paziu. Dzięki wielkie za fajną bluzę, młody. Dostał jeden groszek tym razem. No dobra, co, damy radę jeszcze ułożyć jeden woreczek? Czy nie damy rady? Macie psychę jeszcze ułożyć ten jeden woreczek?
jedziemy z tym. Wypadną teraz flaki jego. Prawdziwie jego flaki układali. Na pewno jego flaki tu układali. Macie psychę? Dobra. Odłożę Battle Passa. 11 woreczek, czyli znaczy jeszcze zostały 4 woreczki. A gdzie jest ten? Mój nabój? Jest tutaj. Dobra. Jest. Czy będziesz grał jeszcze Fortnite? Będę grał jeszcze Fortnite. Będę. Pewnie, że będę. Przecież, że. Przecież takiego mistrza Fortnite jak ja, to drugiego nie ma. Nieskromnie mówiąc. Tak, dobra, jest. To będą flaszki jak nic. Dobra, ja go dam na razie na bok. Przesunę sobie trochę instrukcję. Tak. I teraz tutaj. Częsta aktywność pomagania na przykład w wyrzucaniu osobom, które przeszkadzają. Okej, okay, dobra, wysyłanie giftów. A budowałeś, co? Rekinokręt z Lego Dreams? Nie budowałem HTML. Nie budowałem jeszcze rekinokrętu. Dobra. Cyk. Mamy to, teraz to ma iść tutaj. Jeszcze się trochę się rozpada. Tutaj i ten mały gadżet ma iść tutaj. Dobra, to tutaj. Tu mamy na razie wszystko. Teraz tak. Duży żółty. Tu. Jeden taki ma iść tutaj. I tutaj żółty. Takie zgiętko ma iść tutaj. Jest. I nie mogę, jak nie mam moda, wywalać osób. O nie, Kaziu, Paziu. Jaki zestaw? Ten tutaj u góry, czyli skór kościelec. W tę stronę, dobrze. Tak, i teraz tak. Mamy tego ziomeczka małego, tutaj to. I ten serek malutki. Jest. Zmontowane. Tak. Ten żółty damy tutaj. Ulubiona seria? Lego Ideas. Nie kupiłem lamy. Nie nabyłem drogą kupna lamy. To jest taki najmniej mi się podoba ten set z lamą. Set z lamą jest taki mało interesujący dla mnie. No ale będę musiał go mieć, no bo wiecie, prawdziwy gracz Fortnite, który nie ma wszystkich setów, no to tak słaby. Słaby ziomek. Słaby zawodnik. A widzieliście mój najnowszy filmik na TikToku? Będę to jeszcze raz powtarzał. Jestem ciekawy ogólnie, ile ma wyświetleń. Bo zacząłem live, bo tak szybko, na szybko go robiłem. Zacząłem live i nawet nie wiem, ile ma wyświetleń. Tak. I tak. A jeszcze raz, jaki YouTube? Majster Łukasz Górecki. Taki YouTube. No i będę chciał, zbieram na ten znaczek z Lego, YouTube Lego. Dobra, sprawdzę tylko, czy wszystko jest, zweryfikujmy. Dobra, powinno być wszystko. Teraz tak, tu będziemy to przyczepiali.
Ale jazdeczka, dobra, jest. Mamy skór kościelca kawałek zbudowany. Taki brzydki ten banan się robi. Brzydactwo. Brzydactwo. Dobra, jest. Dobrze, jest. Przyczepione. Okej. Okay. Bananek fajny? Cieszę się, że się podoba. Tak. Sak. 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 Żółty. Dobra, jest tutaj żółty kloczek. I teraz ten żółty kloczek przyczepiamy tutaj. Jest git. Jest git. Teraz tak. To idzie tutaj. To idzie tutaj. Ten gadżet idzie tutaj. I to idzie tutaj tak, w dół. Dobrze. Mamy na razie wszycho. I teraz tak. Ale fajny bananek, dobra. Ej, mam pytanie, bo skoro wygrałeś Lego Masters, chyba to co dostałeś, bo nie pamiętam. Okej, okay. Młody Ninja Brick się pyta. Co ja dostałem? Wygraliśmy główną nagrodę, czyli 100 tysięcy złotych, razem z Ryszardem Bosiakiem. I dostaliśmy kasę na klocki Lego. Dobra, jest, mamy tutaj, tak? Tak. I tak. Gdzie dostanę darmowy prezent, jak kupię Battle Bassa? Już właśnie nie dostaniesz go, był do wczoraj. Do niedzieli, no trąbiłem o tym całą sobotę i niedzielę. Że do Battle Bassa można było tylko dostać do wczoraj. Tak. Tak. Okay. Jest. Jesus. No niestety, teraz już się do Battle Bassa nie dostaniesz. Tak. 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 I tak. Okej, okay, jest. Tu są flaki. Zobaczcie, jakie flaki. Już wygląda trochę fajnie, co? To nie polibak, tylko dostanie ten u góry secik cały. Ten secik nie pamiętam, do którego jest. Ej, jest szansa, że my złożymy tego banana jeszcze dzisiaj. Jak się pospieszę, jest wysoce prawdopodobne, że jeszcze dzisiaj zobaczymy przynajmniej tego banana zamontowanego tutaj. Dobra. Sprężam się jak mogę. Ile zostało? 22 minuty. Czemu ja myślałem, że to polibak? Polibak to znaczy, że to jest folijka taka. Dobra, tak. 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 Teraz ten różowy. Tutaj tak. 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 Tak, tak. I teraz tu idzie. Dobra, jest. Mamy to. Dobrze. Oh my goodness. Dobra. I teraz co? To tutaj. I to tutaj. Dobra. Ma tu jakieś flaki. Zrobione. W ogóle wygląda nieźle, co? W sumie to w każdym zestawie Lego są polibagi. No tak. To się zgadza. Teraz się jakoś inaczej muszą nazywać te polibagi. Oh my god, dobra. Teraz jest tak, to jest tutaj. To jest tutaj. Jest taki jeden z takim jednym. To ma iść. To ma iść tutaj. To z tym. Ma iść tutaj. Tak, tak, tak. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, zbudowane jest.
Mamy już 146 stronę instrukcji. Ja wiedziałem, że to będzie ciężko. Wiedziałem, że to będzie dużo takich drobiazgów do układania. Tak. Tak. Dwa razy. I trzy razy taki gadżet. Tak. Tutaj jest raz. Raz. Dwa. Trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Strasznie trudne te flaki do złożenia. Raz. Dwa. Dobra, jest. Patrzcie. Ale flaczki. I teraz tak. To mamy złożyć tak i tak. Tak. I to ma iść tutaj. Dobrze. Dobrze. Jedziemy dalej. To, 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 to i to. Okej. Okay. I to idzie tutaj. Jak mniemam. Wow! Coraz lepiej to wygląda. Patrzcie na to. A jest idealny na Halloween. Kiedy znikną zestawy Lego? Nigdy nie znikną. Lego Fortnite kiedy znikną? Za rok czasu, podejrzewam. Karencja takich secików Lego to jest rok czasu. Dobra, tak, tak, tak. Tak i tak. Dobra. Jest, mam ułożone, patrzcie, jakie flaki. Flaki po prostu ten baran ma niesamowite. Co nie? Niezłe to są. Patrzcie. Ech, nie w tą stronę, nie w tą stronę, Łukaszku. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Ech, tak, tak, tak. 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 Tutaj. I teraz tak. To z tym idzie tutaj. Tutaj. I na końcu mamy to, które idzie tutaj. Ale to trudne jest. Jak tam przypominam, że ten koło napisać. Dobra. Tak, tak, tak. 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 Dobra. Jest. I teraz jak mamy go tak położonego, to to ma iść tak tutaj. Tak. Dobra. Jest trochę tego banana już zrobionego. HTML Lewiatan. Drogi Łukaszu, czy jest szansa o moderatora, by było mi bardzo miło wspierać pana konto na TikToku? Kaziu, jak się zobaczymy jeszcze nie raz na live'ach, no to tutaj administratorzy i moderatorzy, tego dziś nie dałem. Czekajcie. Coś, żem nie dał gdzieś. Tutaj. No nie, znowu jednego klocka gdzieś pominąłem. Ogólnie to sporo klocków pominąłem. Ale wstyd. Ale wstyd, no ale co poradzę. Dużo części zostaje. Głupia sprawa. Strasznie dużo części zostaje. A dobra, mam. O nie. Jest, tutaj miało to być. Uff, honor uratowany. Dobra, on wygląda tak mniej więcej ten banan. Za mega super. Jest mega ogromny ogólnie. Tak będzie wyglądał ten banan.
No dobra, 12 woreczek. Mam jeszcze czas, 15 minut. Damy radę. W razie czego staniecie chwilkę dłużej. Dzięki Marka za obserwację. Wiecie, no dobrze było go złożyć całego, nie? Ale nie wiem, czy mamy tyle czasu dzisiaj na układanie go. No chyba, że bardzo chcecie, no to go złożę całego. Chociaż nie wiem, czy mi się uda, czy mam tyle siły i mocy. Wolałbym, tak jak obiecałem, 2 godziny go tylko układać, żebyśmy mogli sobie poukładać go na przykład jutro jeszcze przez godzinkę albo coś takiego i go skończyć. Wydaje mi się, że jutro by godzinka styknęła na lajciku do ułożenia go. Może zróbmy tak, że dzisiaj do 22:00 ułóżmy to, co tutaj jest i żeby te osoby było, żeby było sprawiedliwie, jutro będziemy kontynuowali układanie. Co wy na to? No, jutro przez godzinkę. To tak mi się wydaje właśnie. Tak zróbmy. No. Jutro godzinka i wjeżdżamy. Jutro 20. Zobaczymy jeszcze od której do której. Jutro, dobra? Dobra, jedziemy z tym. Bo czemu? Może akurat będzie tak szybko szło, że ułożymy to w 3 sekundy. Patrzcie, już mam ułożony jeden element. No dobra. Pospieszyłem się. Tak. 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 I tak. I tu. I tu. Dobra, jest. Mamy to. Teraz tak. 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 Czacha, dymi znowu. Teraz będzie dużo kości, teraz będzie dużo takich małych elementów. To jest bardzo czasochłonne, ale ułożymy. Tak. Dobrze. Tak i tak. Tak, tak. Dobrze. 14 tysięcy tapów. A przeważnie dobieraliście do większej ilości tapów. Jest. Teraz tak, pomarańczowe 2. Dobieraliście chyba do 50 tysięcy tapów dobieraliście, nie? Tak, dobrze. Next strona. Teraz musimy go obrócić w ten sposób. Tak. I teraz. To tutaj. To tutaj. To. To tutaj i to tutaj. Dobra. To tutaj, to tutaj, to tutaj. I teraz, oh my god, ale kombinowania. Tutaj. To damy. Tutaj. Jest. Dobrze. Teraz to dajemy tutaj i tego jednego małego dota, który jest tutaj, dajemy tu, w te miejsce. Teraz robimy takie coś, że dajemy to tu. Tak? Nie. Tak. Tak. Tutaj. Trójkąt idzie. Nie, nie tutaj. Tutaj. Tu idzie trójkąt. Tu idzie trójkąt. I to nie tak, tylko idzie tak trójkąt. Tak. Na równej linii. Dobra, tak idzie trójkąt, ale ciężkie. Ciężkie. Cyk. Cyk. I teraz tak. Tak budujemy. I budujemy to w ten sposób, że to dajemy tu. To dajemy tu. Ale akcja. Dobiłem 20 tapek, nieźle. Tutaj. To, to, to. I brązowy. Nie w tę stronę. Nie w tę stronę, tylko w tę stronę. Brązowy. Brązowy tu. Tu,
Mega jest dopracowany ogólnie ten secik. Jest świetnie, jest tak bardzo szczegółowy. Tak, dobra. Tak. Ich. I teraz tak. To tutaj. To dajemy w ten sposób tutaj. To dajemy w ten sposób tutaj. Jest. Można wyrwać za około 400 zł. Gdzie czytam książkę? Czytam komisję. O, siema! Siema, szturmowiec. Tutaj i teraz tak. Trójkąt. Tutaj. Cyk. Cyk. Dobra, jest. Ale akcja. Tak. I teraz. Tak. Dobra, i teraz jeszcze jeden z góry. Jest jeden tutaj tak i drugi tutaj tak. Dobra, mamy to. I to, gdzie powinien dać to? Tu, w tę stronę. Dobra, jest. Oh my god! Nice! Siemka, czy tam komiksy? Nice. To jest największy banan, on jest większy od standardowego banana. 8 minut zostało. Dzięki za polubienie live'u. Dobra, to. I teraz tak. Szary jeden. To jest naprawdę teraz. Teraz idziemy ostro. Ostro idziemy tutaj z budowaniem. Tak. Dobra. Jest. Pyk. Pyk. Syk. Pyk. Pyk i syk. Tak. Full focus mam teraz, sorry. Używasz nie używam aplikacji BrickScan. Tak. Podwójny. Pojedynczy. Tak. Ale faktycznie jest to 12, jest to 18 plus ten set, bo inaczej byście się denerwowali, żeby go ułożyć. Tu i teraz tak, brązowy, tu. Byście się denerwowali, bo bardzo mocno się tutaj troszkę się rozwalają te elementy, które tutaj są. Tak, dobra, mamy to. I teraz tak, to tutaj dajemy i co? I to było na tyle prawie, że ja już lecę, dobranoc, cześć! Natalka, to była Natalka?
Natalka, cześć. Siema, pamiętam. Lubię Fortnite. Siema, lubię Fortnite. W Dune Meister. Oh my god, dobra. Teraz nie wiem, gdzie jestem. Tutaj. Dobra, mamy to zrobione. I co teraz potrzebuję? 5 razy z łapą. 5 razy z łapką taki gadżet. I jak to potrzebuję zrobić? Tak. Tak, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć. I 5 razy taki mały. Z kiełbasą. Raz. Dwa. Ja, zarabię świetny szkieletor. 3, 5, dobra, jest. I teraz tak, jak mamy to, mam szczepić pierw tak, duży, mały. Duży, mały, duży, mały. Duży. Mały. Duży. Mały. Dobra, jest. Mamy to. Dobra. Okej. Dobra, jest. I to gdzie mam wczepić? Chciałem wczepić tutaj. Tak. Okej. Teraz tak, to mamy zrobić tutaj tak. I to mamy wczepić tutaj tak. Ale jazda! Ale jazda! Patrzcie, jak to wygląda już. Nice. Zarypiście to wygląda. Mega to wygląda. Mega, mega. Dobra, została nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Okej. Okay. Mamy wziąć to dwa razy. Takie mniejsze jakieś. A tu nie ma takich mniejszych. Więc są te same, dobra. Raz. Nie, też te łapki. Raz. Dwa. I te łapki raz, dwa. Mam szczepić tutaj. Tu i tu. Dobra. Nieźle to wygląda. Nice. Ale będzie idealny na Halloween. Raz, dwa. Dobra, i tego mamy zrobić tak, 7. Raz. Dwa. Inaczej, raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Sześć. Siedem. Raz, dwa,
dwa, trzy. To jest tak samo jak robiłem ogon obcego. 7. 7 i ostatni. Ostatni jest taki i go dajemy tutaj. Dobra, jest. I to gdzie ma iść? To ma iść odtąd tutaj. Tutaj. Kurde! Nawet ma kręgosłup. Zobaczcie, nawet ma kręgosłup z tyłu wyjęty w połowie. No jest turbo banan. Ej, już go mocujemy. Zostały mi jeszcze takie elementy tutaj. Mam nadzieję, że one zostaną już wykorzystane. Tak, dobra. Dobra, i teraz tak. Mocujemy go już na nogi. Tu. No, totalny nice. Tu. Już stoi banan. To tutaj, to tutaj. I teraz to w to. To w to. To tutaj. I to tutaj. Słuchajcie. Banan bez rąk. Idealnie 2 minuty po. Wow. 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 Dobra nocka. Na ten moment się zakończyła. Zobaczcie, jak on wygląda. On jest świetny. Dzięki, Piesiuks. On jest świetny. Nie ma co prawda jeszcze rąk, ale jest świetny. Napiszę do ciebie, Dariusz. Dziękuję bardzo, Piesiuks, za gifciki. Zobaczcie, jak on wygląda. Totalne szaleństwo. Coś niesamowitego. Dziękuję wam bardzo za dobrą nockę z majstrem. Jest przepiękny. To jest prawdopodobnie najpiękniejszy banan, jakiego w życiu widziałem. Trochę na mojej żółtej bluzie wygląda kiepsko. Na tle mojej żółtej bluzy. Jest chybotliwy. Jak ma pięknie nogi zrobione. Weź mnie otaguj u siebie tam, gdzie mam napisać sobie komentarz, dobra? Słuchajcie. Ja wam bardzo dziękuję za dobrą nockę z majstrem. Za to, że układaliśmy sobie razem tego bananka z Fortnite. Zostały nam dwa woreczki. Numer 13. A przepraszam, 3 woreczki. 13, 14 i 15. 3 woreczki nam zostały jeszcze. Tak więc dzięki wam bardzo za kolejną udaną dobrą nockę z majstrem. Ja wam bardzo mocno dziękuję. A ten skurkościelec będzie siedział u mnie podczas Halloween. Jest świetny. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Żegnam was. Do zobaczenia. Do jutra mam nadzieję, że przeżyjecie ten tydzień. Życzę wam znośnego tygodnia. Jeżeli macie w szkole sprawdziany, no to się uczcie. Jutro będzie live wieczorem. Wpadajcie do mnie na TikToka i na Instagrama, żeby zobaczyć, o której godzinie będzie live. Bo tam w relacji, tak samo na TikToku w relacji, udostępniam, o której będzie live. Więc do zobaczyska. Widzimy się już jutro. Cześć Grzechu i Klocki. Papa Oskar, trzymaj się. ES, dzięki wielkie, fajny set. Niko, trzymaj się. Pozdrowienia z Karła i Not.
Cześć, Szyszka, trzymaj się, czytam komiksy, pozdro dla Ciebie, niech moc będzie z Tobą. Cześć, Dariusz Gajewski, napiszę do Ciebie komentarz, ale jeszcze dla wszystkich panek przypomnij mi o tym. La Liga, trzymaj się, do zobaczyska. Dzięki wielkie za kolejny udany live. Dobra dyskę z majstrem. Ja ściągam rękawiczki i powoli będę sprzątał tutaj te studio. Dziękuję bardzo. Z geografii szóstka? No to gratulacje. Siema. Trzy kropeczki. Do zobaczenia. Cześć. Żegnam Was. Widzimy się już niedługo. Dzięki wielkie, Niko. Nara, elo. Jest burger złożony. Tutaj. Dziękuję bardzo, dobrą nockę z majstrem. Cześć, do zobaczenia, Oskar. Trzymajcie się. Cześć. Widzimy się już na kolejnych live'ach. Zobaczymy się jeszcze jutro. I z tymi osobami, z którymi widzę się w Katowicach, zbijemy piąteczkę. Do zobaczenia. Pozdro od majstra. Nasz skórkościelec jest tutaj. Fajny soczek. Cześć.
Proszę bardzo. Nara, Dariusz, już piszę do ciebie. Cześć. Szybko mi nowy live? To się cieszę. Cześć. Albo zrobimy takie zdjęcie jeszcze, o. Cześć.